Jak skorzystać z biblioteki filmów na żądanie VOD? Vectra VOD to serwis z wysokiej jakości filmami, bajkami i serialami dostępnymi na żądanie. Znajdziesz w nim ponad 7000 tytułów, w tym hollywoodzkie i polskie hity filmowe. Aby przejść do serwisu VOD, na pilocie od dekodera naciśnij przycisk VOD. Możesz również przejść do VOD ręcznie. W tym celu na pilocie od dekodera naciśnij przycisk menu, a następnie naciśnij strzałkę w prawo do momentu podświetlenia VOD i zatwierdź przyciskiem OK. Aby poruszać się po serwisie VOD, używaj strzałek na pilocie oraz przycisku OK. Za pomocą strzałek góra-dół możesz poruszać się pomiędzy kategoriami materiałów. Jako pierwsza po uruchomieniu VOD wyświetla się kategoria polecane. Znajdują się w niej wszystkie obecnie popularne materiały. Kolejną kategorią są filmy. Wyświetlają się w niej obecnie popularne filmy. Po naciśnięciu przycisku OK na dowolnej kategorii, wyświetlą się dodatkowe podkategorie, które jeszcze bardziej ułatwią przeglądanie materiałów. Następną kategorią są darmowe. Znajdują się w niej wszystkie materiały dostępne bez opłaty, ze względu na posiadany przez Ciebie pakiet. Kolejną kategorią są pakiety. W tej zakładce materiały posortowane są w zależności od tego, do jakiego pakietu są przypisane. Jako kolejna dostępna jest kategoria dla dzieci. Jest to kategoria przystosowana do najmłodszej widowni. Znajdują się w niej materiały jak filmy, bajki oraz audiobooki. Ostatnią kategorią jest mój VOD. Jest to zakładka skonfigurowana pod użytkownika na podstawie już obejrzanych materiałów. Znajdziesz w niej również obecnie wypożyczone materiały. Aby wyszukać film po tytule na pilocie od dekodera, naciśnij przycisk OPT. Po wybraniu opcji Sortuj, a następnie opcji Nazwa, filmy zostaną posortowane alfabetycznie. Aby odwrócić kolejność alfabetu, ponownie wybierz opcję Nazwa. Kolejną opcją jest Filtruj. Po jej wybraniu możesz odszukać film, wpisując jego tytuł na klawiaturze ekranowej. Po wybraniu materiału i zatwierdzeniu go przyciskiem OK, wyświetli się menu. Jedna z opcji to Znajdź osoby. Pozwoli Ci ona odnaleźć inne filmy, w których występują ci sami aktorzy, co w obecnie wybranym filmie. Następną opcją jest Szukanie. Pozwoli ci ona wyszukać inne materiały po ich tytułach. Kolejną opcją jest dodaj do ulubionych. Po jej wybraniu materiał zostanie dodany do listy ulubionych, co ułatwi wyszukiwanie go w przyszłości. Będzie się on wyświetlał między innymi w zakładce Mój VOD. Do wyboru jest również opcja zwiastun. Pozwoli ci ona obejrzeć zwiastun filmu, dzięki któremu łatwiej ustalisz, czy dany materiał cię interesuje. Aby przejść do materiału, wybierz opcję Oglądaj. Jeżeli materiał jest odpłatny, konieczne będzie wprowadzenie kodu PIN, za pomocą którego zaakceptujesz regulamin usługi VOD. Opłata za materiał zostanie automatycznie doliczona do kolejnej faktury. Po wpisaniu PINu materiał się rozpocznie. Po naciśnięciu przycisku OK podczas filmu również wyświetli się menu, w którym pojawi się dodatkowa funkcja Oglądaj od początku, dzięki czemu możesz odtworzyć materiał od jego początku. Po naciśnięciu przycisku OPT na pilocie od dekodera w trakcie trwania filmu wyświetlą się dodatkowe opcje, jak na przykład włączenie napisów lub wybór ścieżki dźwiękowej. Za pomocą przycisków na pilocie możesz cofnąć, zatrzymać oraz przewinąć materiał.